Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Antycypujemy. Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura. Wiem, miało być 9.30, jest kochani 11.15, program starczy na dziś, ale są dwa powody naszej takiej obsuwy czwartkowej. Na pewno to odrobimy jakością, bo temat będzie zacny, ciekawy i piękny, ale póki co przedstawię naszych arcyzacnych gości. Pani Jadwiga Hajek, najniższe ukłony. Pan Krzysztof Jurczak. Najniższe ukłony. I pan Mateusz Kapustka. Najniższe ukłony. I pan Mateusz. Wszyscy państwo są warsztaty terapii zajęciowej Wola Rzędzińska. Ale pan Mateusz ma dzisiaj urodziny i imieniny. No i my sobie trochę poświętowali. Wszystkiego najlepszego, panie Mateuszu. Dziękuję bardzo. Zdrowia, nie? Dziękuję. Proszę dołączyć do wszystkiego najlepszego. A ma pakiet, bo ma urodziny i imieniny. Tak. Więcej prezentów od razu. No, ale będziecie też to kosztować w takim razie, jak będą prezenty. Torcik był? Jeszcze nie był. Będzie torcik, to będą prezenty. Jeszcze tak nie było, ale ma być. Jak wrócimy na warsztat, to będzie. Dobra, dobra, bo właśnie porozmawiajmy o warsztatach terapii zajęciowej. Ile to już lat? Ćwierć wieku? Tak, 25 lat trwa nasza praca na warsztacie terapii zajęciowej. Rozpoczynaliśmy w takim okresie dosyć trudnym, ponieważ świadomość ludzi w tamtych czasach nie była taka... To był ubiegły wiek. Oczywiście, tak. Nie była taka dostateczna na temat osób niepełnosprawnych. Co można dla nich zrobić? Jak można ich zagospodarować? Pomóc im, żeby wyszli ze swoich środowisk. Oni byli traktowani jako osoby zbędne, niepotrzebne. Czasem powód do wstydu dla rodziny. Owszem, tak. To był właśnie wstyd. Szczególnie na wsiach. Tak. Tak, bo ludzie nie rozumieli. Jest takie chamskie określenie, nie będę go cytował na wizji, jak nie, bo to by było bardzo nieładnie, ale tak mawiano o takich ludziach. Tak, to prawda. Nie było to po prostu takie łatwe, ponieważ nie było żadnej bazy, nie mieliśmy możliwości dowiedzenia się, gdzie są takie osoby niepełnosprawne. A one same się nie garnęły, żeby się pokazać. Nie, bo dlatego, że nic dla nich nie było proponowane. Mhm. Oni nic nie wiedzieli zupełnie. Rodzice również nie wiedzieli. No i trzeba było w jakiś sposób do nich docierać, trzeba było po prostu ich szukać. Więc to była zawsze taka po prostu poczta pantoflowa. Gdzieś tam ktoś powiedział, że w tej okolicy może być osoba, albo na pewno jest. No i trzeba było szukać. Ale upośledzona fizycznie czy upośledzona mentalnie? Proszę pana, to jest tak. Bardzo często są to sprzężone schorzenia. Podstawą rzeczywiście uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej był warunek, niepełnosprawność intelektualna, a do tego dochodzą różne inne niepełnosprawności ruchowe, niepełnosprawności neurologiczne. Kiedy choruje głowa, choruje ciało. Tak jest, tak. Czy dusza, o tak się mówi chyba. No tak, ale to jest prawda, że po prostu dzieci, ja na nich mówiłam i do dziś mówię dzieci, za co ich przepraszam, ale to jest po Mati prostu... Mati jest pani dzieckiem, nie? Dla mnie to jest takie, Mateusz. Dla mnie to jest takie po prostu naturalne, bo ja inaczej o nich nie mówiłam. Mhm. Moje dzieci. Właściwie wszystko dla nas się zaczęło, jeżeli chodzi o warsztat, w momencie, kiedy no, przyszliśmy do pracy do firmy Tarel. No i wtedy nam powiedziano, że no, pan Józef Sztorc chce stworzyć warsztat terapii zajęciowej. Prywatny to był, bo to PFRON od razu czy... Nie, nie, najpierw, znaczy w ogóle nawet budynku nie było, kiedy my zaczynaliśmy tak naprawdę. Tu chodziło o to, że była jakaś idea, gdzie pan Józef chciał to zrobić. On miał osobę, córka miała problemy zdrowotne i on jakby wtedy... Tak, on kiedyś mi opowiadał, tak. I jakby chciał pomagać tym osobom. Ale no, ale to początek był taki, że właściwie nie było niczego. On postanowił, że będzie ten warsztat, że zbuduje budynek, a my z kolei po prostu mieliśmy w ogóle rozwiązać sprawy ludzi, tak, personelu, uczestników i tak dalej. No i trzeba było jeździć po ośrodkach pomocy społecznej i próbować znajdować te osoby. Albo w swoim środowisku lokalnym, na przykład na Woli, czy w Pogórskiej. Do sołtysów trzeba było iść, bo oni najwięcej wiedzieli tak naprawdę o tym. Do proboszcza trzeba było iść, proboszcz wiedział. Też chodziliśmy. Bywało.
pomysł był bardzo dobry, no tylko żeby go zrealizować, to trwało kilka lat, zanim warsztat w ogóle powstał. No to to mówię, to było ze dwa lata jeszcze pracy wcześniej, która właśnie wymagała tego, żeby tych ludzi znaleźć, przekonać. Były sytuacje, że dzieci wcale nie, rodzice wcale nie chcieli tych dzieci puszczać dalej. Bali się, czy wstydzili się tych dzieci? Mówili, że jak oni są w tym domu cały czas do tej pory, to właściwie po co mają no iść, właśnie, iść no, między ludzi. I trzeba było dokładnie dopiero tłumaczyć, że tam nie będzie źle, że będzie im dobrze, że będą zaopiekowani, że będzie... A jaka była wtedy mentalność społeczna? Czyli mówimy rok 98. Nie było kampanii społecznych, nie było internetu, nie było komórek, nie było... No, laptopy może już były, nie, no tak. Komórki raczkowały dopiero wtedy. No cóż, no mieli po prostu dostęp tylko do telewizji domowej, która... Dwa programy. Tak, dokładnie. I powiem panu taki właśnie taką sytuację, która... Wchodzę do takiego jednego domu, jak dziś to pamiętam. Niestety ten uczestnik już nie jest razem z nami, bo odszedł z tego świata. I siedzi sobie taki uczestnik na wózku inwalidzkim, pali papierosa, trzyma pilota w ręku i cały czas sobie tylko pyka. Ja proponuję rozmowę z mamusią, mówię, czy zechce ze mną rozmawiać. No tak, pani mnie zaprasza, robi kawę, siadamy i zaczynamy rozmowę. I ja mówię, że powstaje taki warsztat, że ten... I mama mówi, że bardzo jest zainteresowana, że coś by chciała dla niego. A on w ogóle nie zabiera głosu i w ogóle nie chce z nami rozmawiać i w ogóle nie bierze udziału w tej rozmowie. Dla niego, wie pan, to było zburzenie jego świat. No on tak. Miał spokój, on miał swój świat. To był po prostu taki standard. Wstawał rano, jadł śniadanie, i włączał pilot. Telewizor. Tak. Nauczył się palić papierosy od swojego brata. Budów, no. Tak, starszego. I po prostu to było. I nagle jakaś kobieta proponuje mu wyjście z domu, gdzie on nie wie gdzie, do czego. Burzy mu jego świat. Wszystko tak. Ma zburzony. Jego spokój, jego po prostu... No takie, to nie były takie proste sprawy, żeby przekonać tych uczestników. Pan Mateusz jak? Dawał się długo przekonywać? Ja wiem, no. Ja przyszedłem praktycznie po jednej wizycie pani Jadzi, co była u nas w domu. No. Opowiedzieli jak to w ogóle, co to jest, w ogóle warsztat, bo nie wiedziałem nawet co to jest, warsztat terapii zajęciowej. Powiedzieli pokrótce, co może wyglądać, jak to będzie wyglądać, że w ogóle będzie zajęcie, będę mógł się czymś, coś zrobić manualnie, czymś się zająć, w ogóle ten czas, że będzie, ten czas będzie... A ile pan tam godzin spędza dziennie? 8. Aha. Dniówka. No. No. I to jest no. Między to, i czym to jest wypełnione? Zajęcia takie manualne, praktyczne, czy nauka taka jak w szkole, powiedzmy w szkole specjalnej? To jest terapia zajęciowa, czyli po prostu oni mają, każdy ma swoją jakąś tam pracę, uczy, wykonuje, robi. W międzyczasie jest przerwa, jedzą śniadanie. Jak są jakieś... A pan Mateusz, co pan robi? Co lubi, no? Teraz jestem w takiej pracowni, co w takiej jak w stolarskiej, odnawiamy stare meble, dajemy im nowe życie. Mhm. Dobre. Malujemy, olejujemy, czyścimy, odnawiamy w ogóle ze starych, robimy nowe albo takie, jak żeby jeszcze mogły... A to ludzie przynoszą te meble, czy wy je zbieracie, konserwujecie, na przykład no sprzedajecie i macie dla siebie? Różnie, to zależy, że ktoś może czasem się uda, że ktoś na zamówienie chce na przykład, odnawia swoje stare meble, przynosi, żeby mu odnowić. Wytapicerować, czy tam wyczyścić, czy coś, a czasem jak ktoś nam coś znajdziemy, albo gdzieś na jakichś wysypiskach, czy coś, ktoś to wyrzuci, gabaryty, a to jeszcze jest... Są gabaryty właśnie, a to, zbierać. A to jest jeszcze dobrą rzecz, tylko trzeba ją odnowić po prostu. Zrobimy czasem tak, że czasem ktoś kupi to, wyrzucił to, a kupi to, bo jest już nowe, ładne, inaczej zrobione. Dobrze. A ile was jest w grupie? W pracowni jest... 5 osób chyba, nie? A jakie są działy w tych warsztatach terapii? 10 jest pracowni. Jest pracownia zawodowa, jest pracownia gospodarstwa domowego, introligatorska, pracownia plastyczna, pracownia artystyczna i pracownia jeszcze teatralna. Techniczna, teatralna. O, jaki spektakl żeście wystawili ostatnio? A w tej chwili to nie przypomnę sobie, ale Mateusz będzie wiedział. Ostatnio Żydów, co było w Tarnowie, Żydowski Tarnów, czy coś, no zrobiliśmy. Aha, najpiękniejszy. Galitia Norsztetl? Tak. Już byliśmy proszeni kolejny raz, żeby to, bo się ludziom to spodobało już. Trzeci raz chyba brawo. Wystawialiśmy. Brawo. Więc no i bardzo dobry odzew był, ludziom się dużo podobało, a dla nas to duże szczęście, że...
że ludziom się podoba i to jest no i że byliście między ludźmi. Tak, tak, tak. Znaczy my w ogóle weszliśmy tak głęboko jeszcze ten temat, ale jeszcze wrócę do tego początku, no. Bo to było tak. Na Woli Rzędzińskiej był zakład pracy chronionej Tarel, i tam przychodzili ludzie do pracy. No, ale były sytuacje takie, że ktoś tam się zgłaszał jako osobą niepełnosprawną i się okazywało, wtedy się mówiło z osobą niepełnosprawną, teraz się mówi osoby z niepełnosprawnością. A, to polityczna poprawa mnie tak drażni momentami. Nieważne, ale no, chodzi o to, że i się okazywało, że są osoby, które no, nie nadają się do pracy. Po prostu one można... Pierwsza grupa na przykład, niektóre schodzenie. Nie. Pierwsza grupa też może pracować, to jest kwestia tego, że no, nie każdy ma zdolności, żeby w ogóle podjąć pracę. I, no i co wtedy przychodził taki rodzic z takim dzieckiem, dorosłym już dzieckiem, bo to musiała być osoba dorosła. No i co tu robić? Do pracy nie bardzo się nadaje, no bo praca to są obowiązki. Musisz przyjechać na godzinę, musisz wykonywać to, co jest do zrobienia. To jest praca. Urlop bierzesz, kiedy bierzesz urlop. Nie ma tak, że sobie nie przyjdziesz. Jeżeli oni nie przyjdą na warsztat, nic się nie dzieje. Ktoś zadzwoni, że po prostu dzisiaj ma zły dzień i tyle. Natomiast no i ten rodzic miał problem. No i, no i się zgłaszali ludzie. No i wtedy pan Józef Sztorc powiedział, no coś by trzeba było z tymi ludźmi też zrobić. No i zaczęliśmy właśnie, a my wtedy zaczęliśmy pracę, jakoś tak się złożyło, myśmy w 1996 roku przyszli razem. No i wtedy żeśmy zaczęli po kolei to właśnie, a no to trzeba byłoby coś nowego. No infrastrukturę, tak, od zera. Pomysł tych ludzi w ogóle. A, działalność misyjna, czyli szukanie podopiecznych. Tak. To można tak nazwać. No i tak się to nazywa. Działalność misyjna. No, no, i, no, i w sumie to na początku było 30 uczestników, od tego się zaczęło, że 30. Bardzo ważną rzeczą na warsztacie jest to, żeby był autobus. To macie, bo ja widzę, że autobusy jeżdżą. No one mają, koło biblioteki, koło mojej, tam gdzie moja Kasia pracuje. Mają naklejki Tarelu, natomiast to są stowarzyszenia Piast autobusy. I one są stowarzyszenia, tak jak mówię. Jedne dowożą do ZAZ-u, drugie dowożą do warsztatu. Więc to jest kilka po prostu tych pojazdów. Natomiast to jest bardzo ważna rzecz. Choinka, zapomnieliśmy o wodzie z tego wszystkiego. Damy radę. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że akurat powiedzmy w Tarnowie, jak jest warsztat, to oni są blisko zlokalizowani, czyli mogą sobie nawet autobusem miejskim dojechać. Natomiast dojechać z Pleśnej, czy powiedzmy z Łękawicy na Wolę Rzędzińską do nas, to jest kłopot. To nie jest proste. Trzeba byłoby dojechać do Tarnowa, Stanowo do Pieru. Nie na politykę, bo ale to będzie o dyskusjach pana prezydenta z ościennymi gminami a propos powiązanej komunikacji. Ale to nie o tym teraz mówię, tylko mówię, że ten autobus jest najważniejszy dla nas. Bo jak oni nie będą przywiezieni, to ich nie będzie. No tak. A jak ich nie będzie, to nie będzie warsztatów, nie będzie terapii, nie będzie niczego. No i dlatego mówię, my te samochody odnawiamy mniej więcej co 5 lat, staramy się, żeby były nowe co 5-6 lat, żeby mogli jeździć, żeby były jakieś warunki dobre. No i wtedy, jak żeśmy szukali uczestników, to równocześnie trzeba było no wszystko, o wszystkim pomyśleć. O transporcie, o budynku, o instruktorach, no i pierwsze, najważniejsze, o uczestnikach. Podopieczni, no. Dokładnie. No i tak żeśmy zbierali. No i co to było najtrudniejsze? Pewnie paradoksalnie znalezienie uczestników. Tak, to było najtrudniejsze. To było najtrudniejsze. Właśnie tu mówiliśmy o tym, nie było kampanii społecznych, te osoby były odtrącone, wykluczone. I przekonanie, żeby ten ktoś chciał tam przyjść, prawda? Tak. Była taka sytuacja, że niejednokrotnie rodzic przyjeżdżał na pierwsze spotkanie do warsztatu terapii zajęć ze swoim dzieckiem i po prostu, no żeby to dziecko się oswoiło. One się po prostu bały. Wszystkiego się bały. No bo jak były zamknięte w takim domowym swoim gniazdku, no to... Poza tym to jest taka sprawa, to są warsztacie, mogą być osoby dorosłe. To jest w ogóle warunek. A to można być tak do emerytury u was? No tak, ale my powinniśmy oceniać te osoby, jeżeli na przykład coś się złego już takiego dzieje, że bo no, leżących osób nie będziemy mieli, nie damy sobie rady z tym. My mamy projekt terapii zajęciową, czyli mamy im organizować te zajęcia. Więc no, w pewnym momencie nie mamy takich osób, ale tak do 60 tam się nam ktoś zdarza. No to kobiety na 60 idą na emeryturę. No zgadza się. No, tak, tak. No ale mówię, ja jakby wróciłem do tego początku, bo ten początek był o tyle ważny, że bez uczestników, bez tego wszystkiego tak naprawdę, to nie byłoby w ogóle warsztatów, ale jakby wtedy tego początku nie było, 25 lat temu, to by dzisiaj też nie było. No, więc tak naprawdę to... No logiczne, no. No dokładnie, no. Więc... I to jest taka sprawa, no bo jak prowadzisz firmę, to masz się nastawiasz na zyski. Jedne padają, inne istnieją, no ale to celem jest zysk. Natomiast tutaj no, żadnego zysku nie widać. No nie dobra, właśnie, bo to zawsze taki nerw. Cokolwiek by się nie prowadziło, czy firmę, czy jakąś taką działalność społeczną, pomocową, właśnie takim, no, jak chodzi o warsztaty terapii, państwo i samorządy pomagają? Tak. Tak. Tak.
Czyli mówiąc, pieniędzy wam nie brakuje generalnie. To znaczy różnie, w czasach, kiedy różnie bywa, że się narzeka. Teraz nie mogę powiedzieć, że w tym momencie jest jakoś... Jest okej, okay. Wystarcza na pieniędzy, działamy. Na bieżączkę. Normalnie, na normalne funkcjonowanie. Natomiast bywały też czasy różne. Tak naprawdę w ciągu tych 25 lat bywało różnie. Ilość pieniędzy, które się dostaje na warsztat... A to więcej daje państwo czy samorząd? PFRON przede wszystkim, samorząd do tego dokłada i stowarzyszenie też dokłada, ale to są już mniejsze pieniądze. Tutaj jest ważną rzeczą, że ilość pieniędzy na warsztacie zależy od ilości uczestników. No, a pieniądze idą za panem Mateuszem? Tak. Tak, dobra. No. I teraz chodzi o to, że kiedy były takie trochę gorsze finansowania, bo były takie lata i to było lat temu 10-15, to wtedy no, ja podejmowałem decyzję właśnie z panem Józefem Sztorcem, z nim rozmawiałem, co tu robić, jak sobie radzić z tym wszystkim. No, a były podania kolejnych ludzi. No i wtedy dochodziliśmy do wniosku, że może poszerzymy ten warsztat. Lokalowo mieliśmy miejsce. No i myśmy tak rośli. Z 30 osób dzisiaj mamy 50. Ale a to długo się u was czeka w kolejce, żeby się dostać? Panie Mateuszu, ile pan czeka? Wtedy były dobre czasy. Wtedy były jeszcze dobre czasy, gdy było początki, więc nie wiem. A to właśnie ile pan jest na tych warsztatach już? 25. A to z pierwszego tłoczenia? Tak, z pierwszego, jak najbardziej. No bo tu państwo mówiliście właśnie o finansach. Ja na przykład powiem, że bo kierownik mówi, że nie było, może materialnego zysku takiego nie było. Ale ja mówię ze swojego doświadczenia, że duży że ja bym się z tym nie zgodził w tym sensie, bo my jako uczestnicy dużo zyskujemy, bo nabieramy umiejętności, możemy po prostu wyjść do ludzi i zobaczyć. Dobrze, panie Mateuszu, jest pan gotowy, żeby teraz na przykład, jak będziemy wracali, a zatrudnię się gdzieś tam, jadę do tak zwanej normalnej pracy między ludzi, którzy nie mają schorzeń. Czy pan by się wolał dalej w swoim środowisku tym właśnie osób z niepełnosprawnościami być, czy na przykład iść do jakiejś korporacji pracować? Rzucam, no gdziekolwiek. Ja wiem, nie, wolałbym raczej tutaj, bo tutaj się uczy, tutaj się każdy każdego... Uczy się życia? Uczy się życia, uczy się podejścia do każdego innego z naszych kolegów, co tam pracujemy, jesteśmy. Praktycznie z dnia na dzień się uczy czegoś nowego. Czuje się pan gorszym człowiekiem niż na przykład my tutaj trójka? Nie. No właśnie, a my też pana nie traktujemy, że pan jest gorszy od nas. Ja nawet tego określenia nie używam niepełnosprawny. My po prostu jesteśmy sprawni inaczej. Tak. To jest taki eufemizm. Jesteśmy po prostu tak, nie używam. A to, że ma ktoś podejście, no do tej pory ma ktoś podejście takie. No, ale jak pan patrzy przez te 25 lat, jak się zmieniło podejście do osób niepełnosprawnych? Na pańskim przykładzie. Ja myślę, że dużo się zmieniło, no ale dalej... Ludzie są bardziej empatyczni, czy czuje pan taką, nie wiem, czasem niechęć, tak jakby wstyd, taką barierę, nie, taki mur? Ja mam po prostu dystans do siebie. Taki się urodziłem, jak się urodziłem i użalanie nad sobą się nic nie... A nie chodzi mi, jak pan odczuwa się traktowanie przez innych? Nie, no staram się być pogodnym człowiekiem i wiem, sam wychodzić do ludzi, nawet jeśli ktoś niechcący by chciał mnie obrazić czy zrobić krzywdę, ja mam do tego dystans, więc... Krokodylą skórę pan ma. Po prostu, no a w większości ludzie może by chcieli, tylko po prostu nie wiedzą, jak do nas podejść. A żeby pan wiedział. Żeby kogoś nie skrzywdzić, żeby nie obrazić, żeby coś tam, że może ktoś coś powie i ktoś się obrazi albo coś. Ale może pan coś powie o tym, jak pan Józef Sztoc was... Traktuję, jak się spotykacie. No. Ja tak szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia, tyle co już tam jestem, to nie powiem źle, że traktuje nas jak przyjaciół na przykład. Bo większość osób takich, co coś mają, są tacy w ogóle, jakiś zakład mają, czy są kierownikami, czy kimś tam, czują się ważniejsi niż... A nie, przychodzą tylko na opłatek, żeby było miło. A pan Józef po prostu jest takim jakby... bo tam tak traktujemy się jak jedna rodzina. Tyle lat już jesteśmy ten. On przyjdzie normalnie tak po ludzku, zapyta się, jak się czujecie, co się wam dzisiaj ten, jak... Przywita się, zawsze poda rękę, bo nawet tacy ludzie nawet takiej ręki boją się podać, bo czują się ważniejsi. No dlaczego z nami mają rozmawiać, nie? A tu człowiek jest takim prawdziwym przyjacielem. Przyjdzie, zapyta się, jak się czujesz, czy jak ci minął dzień, jak minęła podróż, czy dojechaliście, czy tam coś, czy coś tego. Także jest bardzo miło, także interesuje się naszym w ogóle życiem i to jest naprawdę bardzo miłe, to z mojego punktu widzenia. To czego wam brakuje? Bo tak, pieniądze są, atmosfera jest,
A jak długo się czeka na przyjęcie? To jest naprawdę. Może ja powiem, bo no, jako kierownik jednak no powiem. Bardzo proszę. Sytuacja wygląda kierownik, tak, że kierownik. W ubiegłym roku na przykład było bardzo mało podań i właściwie kiedy poszerzałem warsztat, bo w ubiegłym roku poszerzyłem warsztat do 50 osób, to właściwie szukałem uczestników. O. A w tym roku, kiedy już nie ma wolnych miejsc, nagle 10 osób jest w kolejce. To zawsze tak jest pewnie. No i rodzice przychodzą i myślą, prawo Barfiego. I rodzice myślą, że już będą w tym momencie i we wszystkich warsztatach nagle się okazało, że jest bardzo dużo podań. A ile takich warsztatów działa w naszym regionie oprócz waszego? W powiecie tarnowskim, no, no my byliśmy pierwszym, ale potem jeszcze powstały trzy, w Karwodrze. Tam gdzie jest DPS? Tak, w, w Dzierżaninach i teraz w Jadownikach Mokrych. Tam u arcybiskupa? Tak, to czwarty powstał, a w mieście są Klikowa, Ostrowski i Hodowlana. Jeden Hodowlana, chyba, nie? I Hodowlana. Nie, Krzyś Walma i Lepsze Jutro, to jest, nie, nie. I Lepsze Jutro, tak. To nie jest warsztat terapii zajęciowej, to jest teraz dla dzieci. Oni, to jest, i Lepsze Jutro jest na Hodowlanej, a Krzyderwali jest na, przy, na Mechanicznych. Przy Mechanicznych, tak, 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 tak. No, czyli w sumie, dobrze mówię, żebyśmy jakiegoś nie zapomnieli, bo się obrażą. Nie, no Klikowa, Ostrowskich, tak, tak. Trzy w Tarnowie, cztery w powiecie. No ale powiat obejmuje, sam powiat ma 200 tysięcy ludzi, a miasto ma tam powiedzmy 100 tysięcy na okrągło. No, mniej. No ale mówię, ilość warsztatów w stosunku do... Jaka jest. No i właśnie to też jest, mówię, no my dowozimy uczestników z Pleśnej, z gminy Pleśnej. Najdalej skąd? Najdalej mamy na górze, tam pod Lubinką praktycznie mamy osobę. Więc mówię Pleśna, gmina Tarnów, gmina Skrzyszów, Lisia Góra. Jedną osobę mamy z Wierzchosławic, znaczy on z Ostrowa właściwie, no to już jest po drugiej stronie. No i Stanowa mamy 11 osób, które też przewozimy. No i mówię, busy ważne. No bo i to trzeba wszystko, oni muszą rano przyjechać jedną grupą, drugą grupą, autobusy. A ile macie tych autobusów? No jeden. Znaczy my jeden. Na warsztacie mamy jeden, ale jeden. Jedna grupa przyjeżdża, kierowca jedzie z powrotem, przewozi drugą, potem są zajęcia. Potem odwozi pierwszą grupę po południu i wraca, żeby odwieźć drugą. W międzyczasie jedzie autobus. A, ty, a pracujecie 7 dni w tygodniu, czy poniedziałek, nie, piątek? Nie, nie, pięć dni w tygodniu. Poniedziałek, piątek. Pięć, tak. No jakie plany w takim razie? Plany są... Plany są takie, że działamy, idziemy do przodu. Jubileusz, gratuluję wam z tego serca. Czekamy następnego. No, to zlać ciebie, pani. To znaczy, ja powiem tak, nie wiem, czy to jest podsumowanie, ale moje zdanie jest takie, kiedy to się tworzyło, naprawdę było dużo różnych problemów, bo mówię, my byliśmy od początku, nie możemy powiedzieć, że nam ktoś opowiada tam historię jakąś tam, tylko tak było, więc stworzenie tego, papiery, dokumenty, urzędy. A właśnie, jest ta papierologia i ten urzędanie teraz się z urzędnikami? Jest, nie, teraz jest mniej, ale kiedy się to tworzyło, no. To wtedy naprawdę, no, raz, że nikt nie bardzo wiedział, jak to ma być, tak do końca. Dwa, że mówię, no wszystko trzeba było robić. No i pan Józef wtedy też, no w tym, te wszystkie problemy jakoś się udawały. Ale miał doświadczenie w biznesie, mniej więcej wiedział, jak się przepychać urzędnikami. Ta działalność, tam się nastawia na zysk, na to, że robisz i wszystko jest. No, tutaj, ma mieć saldo dodatnie. Tak, a tutaj tego nie ma, tutaj po prostu to się musi jakoś zamknąć, trzeba wszystkie rzeczy pozamykać, a no zawsze są ludzie, co... A z pieniędzy unijnych dużo macie, z programów unijnych? Nie korzystacie z tych pieniędzy? Nie, bo my mamy... Nie macie tego w statucie, czy nie chcecie? Nie, my mamy pieniądze z PFRON-u, ze starostwa, swoje tutaj z... Stowarzyszenia. Ja do pieniędzy unijnych, to znaczy nie chodzi o pieniądze unijne, tylko są te różne projekty. No właśnie. I z tymi projektami... Aktywizacji i tak, tak dalej. Tak, i te projekty są super, tak. Mamy doświadczenie bardzo mocne, bardzo. Tak. Na rok wezmą, potrzebują. Nie wiem, szydzi pan ze mnie teraz? Nie, ale poważnie mówię. Bardzo często jest tak, że robią projekt jakiś, ten projekt trwa rok. Nawet wezmą osoby z warsztatu. No owszem, one tam dostaną jakieś, powiedzmy, 1000 złotych stażowego, czy coś tam innego. No. No i po roku te osoby zostają znowu na lodzie, bez niczego. I znowu szukają sobie dalej czegoś. Aha. Ale zabierają i nie mają po prostu perspektywy, gdzie ich dać. Jeżeli my im nie udostępniliśmy miejsca pracy, prawda, to nie mieli gdzie, bo to po prostu miejsce pracy było u nas w firmie Tarel, ponieważ to jest taka kompleksówka. Firma Tarel jako zakład pracy chronionej, później powstał warsztat terapii zajęciowej przy firmie Tarel, ale kiedy powstało jeszcze stowarzyszenie Piast, gdzie jest warsztat, zakład aktywności zawodowej, tam pracują z kolei ludzie, którzy nigdy nie osiągnęli zdolności do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, ze schorzeniami też sprzężonymi. No i to są osoby, które są po prostu samodzielne, w sensie takim, że no muszą sobie same radzić. Mieszkają najczęściej, bywa, że już nikogo z rodziny nie mają. Także oni też są dowożeni do pracy i to jest właśnie
cały taki kompleks. No i teraz to, co pan zapytał o tych programach, no z takiego programu brano osoby, no ale dajcie im miejsce pracy, no. Mhm. No więc gdzieś u nas pracowali, ponieważ jest możliwość. Ja chcę powiedzieć taką rzecz ważną, bo 25 lat mija warsztatu, tak. 20 ZAZ-u, jest zakład pracy chronionej. Firmy powstają, projekty się realizuje, a potem bardzo często przestają istnieć, przestają funkcjonować, a ten istnieje 25 lat. Świetnie. Daję wam Boże, jak i wygląda na to, że jak się nic nie zdarzy złego, no to będzie w dalszym ciągu funkcjonował i dalej będą mogli korzystać. I będziemy się rozwijać. Więc mówię, jest ta różnica drobna. A Mateusz się cieszy, nie? Na następnym 25. Nie, no ja myślę, że Mateusz jest zadowolony akurat. Ja się bardzo cieszę, ja się spełniam w każdej swojej kwestii. Tutaj, my jak ich mamy, to my robimy programy rehabilitacji indywidualne. Aha. I w zależności od tego, co kto umie, co potrafi, jakie ma zdolności, mu dostosowujemy te zajęcia. No i ktoś jest taki, że będzie, nie wiem, ktoś tam będzie, jest bardzo cierpliwy i będzie na przykład, nie wiem, wyszywał i potrafi miesiąc to robić. Ktoś drugi się bardzo szybko zmęczy. Będzie tylko na tym nerwował. A ktoś inny się cieszy, kiedy będzie miał efekt z tej swojej pracy. To jest no to pan Mateusz się cieszy teraz z mebli. Tak, ale on ma dużo, dużo sukcesu. Tak? Nie się pan pochwali przy imieninach. W gratis się pan ma. Bardzo dużo. Czego się pan nauczył przez te 25 lat? Obrazy. Gobelin umie wyszywać i gądkacką. Witraże. O! Witraże robię także. Intrygatornie na przykład też bardzo dużo robię. No oprócz tego jeszcze. Oprócz tego mamy jeszcze zajęcia takie. Gra pan w sztukach teatralnych? Tak. Wyjeżdżamy na różne festiwale, śpiewam z lokalnymi twórcami. Pański ulubiony zespół? Zespół Boys i Wojciech Klich. Wojtek. W ogóle przyjaciel Wojtka w ogóle. Tak? Wojtek go bardzo lubi i występują razem. Już kilka koncertów. Wojtek ma wielkie serce. Złoty człowiek. To prawda. Złoty i taki jeszcze niezepsuty przez branżę. Jak niektórzy. On się nie, jak się do tej pory nie zepsuł. Jest człowiekiem otwartym. Jest człowiekiem takim jak... Takim jak my. On nie unosi się po prostu, że jest kimś ten. Bo on też chodzi tam, wiecie co, na piekarską. Tam gdzieś ta galeria aniołowa. Chodzi mi też. Wy też? No i tam sobie plumkacie na gitarkach, nie jest miło. No i sprzedają nasze wyroby również. Mamy zawsze miesiąc. Jest tam pański gobelin jakiś? Obrazy. Jak nie będzie, to co się zrobi? Sytuacja jest taka, że nasze prace, zresztą wszystkie warsztaty, które istnieją, one działają tak, że jeżeli coś wytworzą i sprzedadzą, to te pieniążki idą na udział w życiu społecznym tych osób. No i wtedy robimy ich wycieczki, robimy jakieś wyjścia do teatru, do kina, koncerty. No Zabawy. Tak. Bardzo lubią się bawić. Bardzo lubią. Organizujemy im takie właśnie zabawy w Mościckim. Pani Ani Chmury? Nie, w Crystal Parku robiliśmy. W Krystalu. Tam było. W Modrzewiowym? Tak. W rocznicę naszego jakby powstania warsztatu zawsze robimy taką imprezę. Przysłowiowy grill. Nie, to w środku to jest tam jest. Taka na wypasie? A grillerką. No też, ale... Ale mamy na miejscu, prawda? W Modrzewiowym możemy sobie robić na miejscu. No tam się bawią, a oni uwielbiają się tańczyć, a dziewczyny no to są po prostu już takie modelki, które są uczestniczkami, wiedzą, że jest zabawa, umieją się wystroić, wymalować. To jest wie pan, ile to jest? Tak. Nie, ale ja to radości musi dawać. Ja nie mogę, no. Trzeba za bardzo. Dobra. Serce mocniej bije. Na przykład zapraszamy do towarzystwa inne warsztaty, więc od integrują razu integracja. Tak, oni po prostu nawzajem poznają się, no i powstają miłości wielkie. Dzisiaj mieliście małżeństwa już? Nie. Ale za rączkę chodzili. Tak. To znaczy jedna nasza uczestniczka już jest pracownikiem, ale... Jak przyszli do ZAZ-u, to tam się pobrali. Tak, znał. Zakład aktywności zawodowej i wtedy tam się... Ale i Iwona nasza jest. Ale to wszystko się działo w ZAZ-ie. Zaczęło się u nas. Iwona była uczestniczką. Widzicie państwa, jedna wielka rodzina gadają jak przy stole w domu. No bo my jesteśmy taką rodziną. Dobra. Ja się czuję po prostu coś tam pozdrowić. Też naszą, to czekajcie na koniec. Naszą rodzinę, nie, muszę pozdrowić, bo właśnie chcę powiedzieć, że w tej chwili 12 naszych uczestników plus 3 instruktorów jest w Wysowej. W imprezie integracyjnej. Właśnie teraz i pozdrawiamy serdecznie. Bawcie się dobrze.
Wracajcie z drogi. Nasi tam są w pracy po prostu, część warsztatu. Tak. Aha. Tak. Nie cały. To dobrze, to teraz tak. Można. Aha, jeszcze, dobrze. Jeszcze, to pani Radziu, pani coś chciała, bo pani sobie przygotowała też ściągi. Znaczy, ja tylko tyle chciałam, żeby nie zapomnieć po prostu o czymś ewentualnie, ale myślę, że co najważniejsze, to już chyba wszystko powiedziane zostało. To znaczy, ja myślę, że jedna rzecz jest bardzo ważna, to połączenie warsztatu z ZAZ-em, bo to jest. No tak, mało żeśmy mówili o tym. No i kiedy warsztat już działał, to tak jak było z tym ZPH-em, że ludzie przychodzili do pracy i były te dorosłe dzieci, no nie było z nimi co zrobić, to utworzono warsztat. No ale potem były takie sytuacje, że no jesteśmy na warsztacie, warsztat mamy też przygotować do pracy. No i się okazuje, że mamy jedną osobę, drugą, trzecią, piątą, które by chciały gdzieś pójść do pracy i się okazuje, że my uważamy, że one się do tej pracy by nadawały. Ale jeszcze nie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie na otwartym rynku pracy. No i wtedy wpadł pomysł, wprowadzono w ogóle w przepisach ustawy, że mogą powstawać zakłady aktywności zawodowej i wtedy jeden z pierwszych ZAZ-ów w ogóle w Polsce, a w ogóle tak naprawdę to, nie wiem czy nie pierwszy albo drugi, naprawdę na samym początku, może drugi, trzeci. Pan Józef Sztoc mówił, no tak, senator to mówił, jak Tarel miał teraz imprezę, jakiś jubileusz. No ale to chodzi też, bo tak się mówi ZAZ-y. ZAZ-ów jest w Polsce 100, warsztatów jest powiedzmy 700, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ZAZ-y, to w tym terenie nie było żadnego. To był w ogóle pierwszy. No i pojawiło się, że można nagle tym osobom dać pracę. No i zaczęliśmy znowu szukać, jeździć. No i znalazły się te osoby. No a dla nich jest to ważne, bo tam jest praca, czyli też już nie tylko, bo oni tutaj u nas dostają około 100 zł kieszonkowego. To jest bardziej związane z tym, że chodzą na zajęcia i żeby w ogóle się uczyli pieniądze wydawać. To jest tak trening ekonomiczny się nazywa, nie kieszonkowe. Powiedziałem kieszonkowe. Natomiast w ZAZ-ie to jest praca. Zarabiasz pieniądze, do tej twojej renty, która nie jest nie wiadomo jaka wielka, zawsze są następne te pieniądze i łącznie to. I na przykład sporo osób było takich, że nawet się jakby usamodzielniły, bo poszły do mieszkania, powynajmowały, mając już jakieś zapewnione tam źródło dochodu. Niekoniecznie byli z tymi rodzicami. Usamodzielniły się po prostu. Opieka medyczna jeszcze muszę powiedzieć, bo pani Jadzio to nie powie, bo ona pielęgniarka, to trudno, żeby się to chwaliła. Każda piszka swoją go chwali, pani Jadzio. Ona faktycznie zna tych wszystkich ludzi i nie, naprawdę tyle, co Jadzia zrobiła, żeby to w ogóle powstało. No oczywiście pan Józef zatrudnił panią Jadzię, ale pani Jadzia całą robotę w terenie to zrobiła tak naprawdę ona. Plus misjonarska w poszukiwaniu podopiecznych. No tak to wyglądało, ale tak, wie pan, było dobrze i to było naprawdę cudowne. Ja cię to kochała, tak naprawdę kochałam. Ja wyjeżdżałam o 6 godzinie rano, przyjeżdżał pan kierowca po mnie i często gęsto wracałam na 19. O. I wcale nie czułam się zmęczona albo zniechęcona. Za każdym razem byłam szczęśliwa, jeśli do kogoś trafiłam, i ktoś chciał, zaczął myśleć o tym, że może by przyszedł. Może bym przyszedł. Taka jedna uczestniczka też do dziś jest u nas. 8 tam dzieci było. Dom zaniedbany mocno, podwórko całe w błocie, jak skakałam po pustakach, żeby dojść do mieszkania, do domu. No i tam te dzieci były w różnym wieku i były w większości z intelektualną niepełnosprawnością. Dało się to zauważyć od razu i ja miałam tylko jedną wymienioną przez opiekę społeczną, więc tylko do niej się zwracałam, ale widziałam, że tam jest naprawdę potrzeba większa. I ja tak tłumaczę, mama nie wiedziała też, o czym mówię specjalnie, a ta dziewczynka mówi, ona mówi tak, mamuś, może ja bym tam poszła. No więc wie pan, to serce się radowało od razu. Tyle lat temu i pani pamięta, pani Jadzie. Pamiętam te rzeczy, bo tego się nie da zapomnieć. Dobrze, że się pamięta. Tak, z Mateuszem jak rozmawialiśmy, tośmy się tak chichrali, że przecież po prostu naprawdę, bo ja przekazywałam, a on to przyjmował, a był jeszcze z nami pan kierowca, który znał Mateusza prywatnie i coś tam do tego dopowiadał. Więc to były takie śmiechy i taka po prostu radość. No dużo takich uczestników przyszło naprawdę. Ja pochłonąłem po prostu każdą wiedzę. Tak. Ja do dzisiaj mam u siebie w domu obrazy przez uczestników wymalowane. Co odręczną dedykacją dla pani. Tak, naprawdę tak. Co do opieki medycznej jeszcze powiem jedną rzecz, muszę powiedzieć, bo to pielęgniarka to jest jedno, mamy psychologa oczywiście, jak nam potrzeba, no to wiadomo, rozmawiają. Mamy też zatrudnionego pana doktora psychiatra. To jest bardzo ważne, bo no,
nie jest łatwo się czasami dostać do specjalistów. Wiem, w Tarnowie znaleźć psychiatrę to graniczy z cudem. Ale człowiek ma uprawnienia do psychiatrii i dziecięcej, i dorosły. I pomaga, także jeżeli jest potrzeba, kwestia recept, kwestia zmiany leków, kwestia w ogóle poprowadzenia, czy tutaj, czy na Zazie, bo tam na Zazie jest jeszcze większy problem, ponieważ na Zazie jest około połowy w ogóle ludzi z dysfunkcjami psychicznymi. I ci ludzie czasami naprawdę potrzebują chwilę rozmowy i to im pomoże, albo leków. Ale nie zawsze, no. Ale chodzi o to, że to też jest bardzo ważne, bo oni się boją wszystkiego. A kiedy widzisz, że jest przyjaźnie, że jest okej, to nagle myślisz, że może. Akomodujesz się, ładnie o to uczenie nazywa. Zaczyna po prostu funkcjonować normalnie i to mamy przykładów masę. Ludzie, którzy z domu nie wychodzili, nagle się okazuje, że ten, a mamy lekarza na miejscu i jak się coś dzieje, to właśnie ten lekarz w stanie nam pomóc. Jeszcze powiem, podsumuję to wszystko jakby tak troszeczkę. Czekajcie, bo musimy lądować. I mamy rehabilitanta jeszcze. No to mówił pan. Tak. I to jest też powiem jeszcze tylko tyle, dużo że ważne. Pan Józef to utworzył. Przy utworzeniu i w ogóle działalności naprawdę problemów było, zawsze są problemy i było dużo. I niektórzy, kiedy prowadzą taką działalność i nagle coś się dzieje, to przestają prowadzić. Natomiast tu ja bym zacytował łacińskie powiedzenie per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. Dokładnie. I tak naprawdę to się stało i dla mnie to jest gwiazda. Ta działalność to jest gwiazda. Poetycko kończy. Po 25 latach działalności mogę powiedzieć, jest perspektywa, czy to będzie dalej działać. Że będzie istnieć, że to nie trwa roku albo dwa. Że to nie była zabawka czy kaprys, tylko to jest projekt. To jest, my mówiliśmy, że to się zaczęło w tamtym wieku. Ja myślę, że to się zaczęło nawet wiecie, jak to brzmi? Ja myślę, że to się zaczęło nawet w tamtym tysiącleciu, o ile ja się orientuję. No tak. I niech Dobra, słuchajcie, moglibyśmy tak do wieczora, ale pan Mateusz ma imprezę dzisiaj. No właśnie, mam nadzieję, że zaraz będziemy imprezować wszyscy na warsztacie. Pani Jadwiga Hajek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pozdrowić panią profesor Urszulę. Przekażę, Truje mi postawiło. Ojejku, ale miło wspominam. Taki nauczyciel mnie pamięta. W pierwszym mnie uczyła. Tak, to prawda. Pan Mateusz Cierniak. Kapuszka. Jezus, kapuszka. Nie, dlaczego mi się z Zarnowcem kojarzyło? Ja mogę, ale mogę kogoś pozdrowić? No oczywiście. No to pozdrawiam rodzinę bratową i wszystkich przyjaciół. Dobra. A ja, Krzysztof Jurczak, kierownik terapii zajęciowej. Miałem powiedzieć. Baliście się, że pomylę znowu, chcę pozdrowić szefa. No. Za to, że utworzył i że tyle lat to działa i że funkcjonuje i że oko dobre ma na to i serce. To do tej kamery niech pan mówi. Tak, pozdrawiam szefa, pana Józefa Sztorca. Ja również się dołączam. I pozdrawiam wszystkich uczestników warsztatu terapii zajęciowej, no bo w końcu to bez was nie byłoby warsztatu i nie byłoby tego święta. A pani Jadzia, kogo chcę pozdrowić? Znaczy, ja wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Szefa oczywiście też, ponieważ współpraca z nim jest naprawdę bardzo miła i dobrze się nam pracuje tyle lat. Rozumiemy się, jesteśmy rówieśnikami, więc to też ma jakieś... No, a uczestnicy moi, oni wiedzą, że ja jestem całym sercem z nimi. I chcę, żeby zawsze z nami byli, żeby byli tak szczęśliwi, jak są do tej pory. Ja standardowo pozdrawiam tatusia, siostrę i Kasię. Dzięki, że przyszliście. Dzięki za to, co robimy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tym razem. Zawsze czekamy na was, tak jakby czekacie na swoich podopiecznych. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia. Panie Mateusz. Dziękuję. Do widzenia. No, wszystkiego najlepszego imieniną urodziną. Dziękuję bardzo. Łukasz Mićura, widzimy się w poniedziałek. Nie, jutro. Jutro się widzimy. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.